Siemaneczko, jestem Pewetem Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy kontynuować zimę. Dzisiaj będziemy lecieć sobie z sprzężytem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Żyta na poprzedniego odcinka ukusiłem go, mówię dokładnie. 13,427 litrów. Nie jest to jakoś dużo ani mało, tak sama powiem. Materii. To już troszeczkę wysypałem, tam 300 litrów, 300 kilo może bardziej wysypałem, bo się nie da, że wiecie, będziecie w ogóle dojadę, ale pod tym względem. Z lędem językowym wysypie się tutaj i będziemy lecieć dalej. No nie wiem, ogólnie powiem szczerze, nagrywam to już trzeci raz. Ten odcinek, że nagrałem dwa razy, nie wyszedł. Ten odcinek. I dzisiaj trzeci dzień 7, myślę, że będzie się na dzień było 7 odcinek. Mam nadzieję, że mi się to uda zrealizować. No naprawdę jakiś mam defekt, można powiedzieć. W sensie, że coś nie idzie mi. Tamto wczoraj mi to strasznie chyba bolała. Nie udało mi się jakoś tam tego dociągnąć do końca, jakbym chciał. Więc mówię, nie ma sensu do... Chciał się do tego nie mówię. I to nagrać. Więc lecimy. Ogólnie o życiu realnym po żniwach, można powiedzieć, nie widzę się. Jeszcze tylko zostało, a czy żniwa, może jest święte, ale jeszcze to samo trzeba spasować. Więc pewnie jutro będzie pasowana sama, bo to będzie dobrze. Pogoda to utrzyma się. Tak, teraz to będzie elegancko. No i co po żniwach? Poplony jakieś pozasiewać. Poplony pozasiewać, mieć elegancko. No i tyle po żniwach. Niestety nie udało mi się ani jednego łebku nie nagrać właśnie z kombajnu czy nawet zewnątrz. Z tego względu, że byłem w podwozie i lipa była. Pod tym względem nie miałem czasu. Jeszcze kombajn zapilnowałem. Zapilnowałem, wiecie, musiałem być kombajnicą. I jeszcze odwoziłem tam trochę wycie, jak to jest za 5 dni, da się wszystkiego zrobić. No niestety nie udało się w plan poszedł się jebać pod nos. Ale co zrobić? Coś dużo nie sypało, może do was hakiem to mi tak teraz żyta. Nawet w ogóle to chyba tak jakoś siedzie taka wychodzi w tym roku, że żyta. Żyta wcale nie oddaje w tym roku. Z kim nie gadą. Żyta całkowicie nie oddaje opcji jakieś mieszanki. Jęczmienie, coś w tym stylu jeszcze oddają, ale żyta jak nigdy, raczej żyto było taką kompletną śliną, która oddawała naprawdę znaje dobrze, w tym roku oddała tragicznie. No ale nic tego człowiek nie poradzi. Taki rodzaj roczny i na tym trzeba się skupić, na tym co jest teraz i wszystko, co nie przeskoczy człowiek. Twarze były ładne, po tych deszczach pasty wyszły, potem piwo wszystko połamało, jaka to na ziemi by było, nie trzeba zrobić. Człowiek nic nie poradzi, kierzycie taki łożek pod tym względem, więc co? To idę chyba sąsiada przejrzeć to, pszenicę, proszę. Chyba. Ładnie to wygląda. My zobaczymy jak u nas będzie, bo tutaj pszenica dopiero była siana w październiku, więc tutaj no raczej już w lipcu nie zetniemy, trzeba być wskoczyli jak do października, tylko do sierpnia przeskosić. No tak wiecie, ja sobie to przygotowuję, tutaj pożycie i przyjrzycie jako wężki, no to będą rzepaki właśnie zasiane, myślę, że takie kawałeczki na rzepaku mu nie staczą. Dlatego, że papu też nie chcę jakoś walić. Na razie, dopóki nie kupię jakichś większych pól. No wiadomo, najbardziej chciałbym jakieś naprawdę fajne, duże pole mieć kupione albo wyciężarione. Żeby to jakoś więcej nad nim miało. A tak to na razie nie mam co żalę z tym rzepakiem, żeby ten matematyczną ziemię mieć, bo tego się też właśnie zboża siał wszystkiego. Paków nie siał, no ja teraz zasiałem, bo to było późno. Gdzie żalionem to co innego jak boże nie zna się, tylko tyle tak. Będzie było po zasięgu, teraz będzie rzepak.
Znaczy miałem rzepaki planowały w ogóle, nie? No bo że tego rzepaczku mamy, mam dwa pola. Czy już jedną można powiedzieć jako połączone, tak? To na jedno pole takie większe. I jęczmienia. Jestem ciekawy właśnie, jak ten rzepak będzie oddawał. Bo... To będzie trzeci rok na rzędu. Nie, że rzepaki w ogóle nie mam. Ciekawie, wiecie, naprawdę będzie ciekawie. A ogólnie w poprzednim chyba odcinku już mówiłem o tym. To są prawdopodobnie ostatnie żniwa bizona na moim gospodarstwie. Z tego względu, że no już powiem szczerze, jest delikatnie za mały. No jest bardzo fajnym sprzętem, ale wiecie, tutaj już troszeczkę trzeba czasu spędzać w tym kombajnie. Ja tego czasu zbytnio też nie mam. Tak to można ująć, więc nie trzeba przyinwestować w drugi kombajn, większy kombajn, ale nie bardziej, nie bójcie się, ten kombajn zostanie. Bizon zostanie, bo mam zamiar się do wypali, iść w usługi, i wtedy no, nająć kogoś na kombajn, na tego właśnie bizona, a jakiś większym kombajnie będę sobie kosił u siebie, tak żeby wiecie, no bo dużo ludzi przyjeżdża, byś przyjechał skosił, byś przyjechał spasował, tak dalej. Ja i tak powiedzę, w tym roku zasiałem tylko 100 hektarów po ludziach jeszcze, tym małym średniczkiem, dlatego wiecie, miałem te testy tego średnika dużego z agromaszu. Że agromaszu mówię? Tak chyba. I wiecie, dlatego chcę kupić ten siemnik duży, bo ja dużo mam ludzi do myślenia. No wiecie, 150 zł leczyć, no to mam 15 tysięcy. No, wszyscy powiedzieli po dopłatach zapasą, no to dobra, już będę się tam szczypał, no, przyjadą, zapłacą tam 4 rolników, więc no bo tam po 25 hektarów wyzyń, to jest tam średnio liczyć chodziło, bo jeden da się 50, drugi da się 25, drugi da się po 12,5, tak powiedzmy, w cudzysłowie można powiedzieć, no ale nie wiem, dokładnie tam było, ale 100 hektarów było zasiane na pewno. Koledzy, weźmy 15 tysięcy, no nie idzie tam po polsku, tak to się mówi, no bo 200 zł, właśnie po 12 tysięcy, no. Więc 150 zł z tego silnika to też nie ma sobie poziomu źleć cen, z tego dużego do 220 zł, jeśli go kupimy, a już powiem szczerze, że z chłopakami się dogadywałem. No i na pewno już prawdopodobnie ten, który był na testach, zostanie za mnie zakupiony. To po prostu, żebym już mógł już komfortowo sobie tutaj ogarniać temat. Powiedz, może coś innego jeszcze pójdziemy. Nie wiem, może słonecznik. Chociaż chciałbym zobaczyć, jak to było. Czy ta monokultura była lepsza. Właśnie pod względem, jakbym słonecznik się zasiał. Nie wiem. No, to jest. Będziemy patrzeć, no. Ja mówię, tylko się boję tego, że bizon może nie dostać, nie dać rady i w kupujety. Trzeba na bardziej zastanawiać, czy to w ogóle da radę, bizon. No ale troszeczkę tego, no tej kupujety jest tam ponad 2 hektary, chyba kupujety będzie. Więc no tutaj tego towaru powinno być, no bo tutaj pewnie pójdzie na kiszonkę. Znaczy nie, pewnie tu pójdzie na kiszonkę, a tam właśnie wszystko pójdzie na ziarnówkę. Tam jest na 2 hektary, więc no, ciekawie. Zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Ale wiadomo, to są początek żniw, będziemy schodzić później dopiero, jak to będzie wychodziło. Jakie pieniądze będziemy mieli, jakie będziemy kasy zarabiać. Wiadomo, w tym roku stawiam dom, 750 tysięcy, cena wyszła. A kompletnie, całego domu. Z umemlowaniem, ze wszystkim 770 tysięcy. To myślę, że dalej będzie w miarę, no bo fajna cena. Jakieś tam... myślę, że krzywdy nie będę miał. Ja się niczym dotykam, wszyscy tam oganiają. Film przyjeżdża, gdzie stawiać. Jeszcze jakaś komisja, co jak dekoruje, nie wiem, co się tam nazywa dokładnie. Nie tam dokładać to wszystko, te meble, jakie meble, to wszystko będzie wyglądało. Więc mi to tam nie przeszkadza. No dobra, a tylko takie koszty? A chciałbym trochę nowszą chałupę, bo ta już niestety już tam jest, no parę mankamentów ma, których nie zniweluje. A zniweluje to naprawdę za ogromne pieniądze.
więc tu nie ma sensu się tutaj bawić pod względem takim, żeby tutaj musiał brać i ją remontować. Po prostu wezmę z góry i coś innego. Tu z tyłu zarazem jak będę miał drugi dom, chyba że też miałem taki plan, że zaczęliśmy zatrudnić się ludzi do właśnie do doju. Ogólnie, bo sam nie wyrabiam z tym wszystkim, więc muszę zatrudnić dwóch ludzi bynajmniej urządków podziemnych ziemskim, więc my będą zostały taki co, żeby mogli sobie tutaj przekimać się. No wiecie, no to tak podobno będą jeszcze trzyma tam dla pracowników. W jeszcze czasie mówię, coś będziemy innego ogarniać jeszcze. No nie wiem, chyba mam parę pomysłów pod tym względem. Na razie pierwszym pomysłem to jest tylko właśnie bać pomysłem. Pierwszą realizacją, którą będzie tutaj robiony, to będzie właśnie ten dom. Bo jeszcze mam później plan, nie wiem, to muszę się dowiedzieć, skąd to skonsultować z paroma osobami. Bo chcę ogólnie mieć usługi bez problemu, no, ale później chcę też otworzyć typowo warsztat. Właśnie warsztat, serwis ogólnobranżowy, czyli maszyny, samochody itp. My zobaczymy, czy tak coś wypali. No bo tutaj trzeba już gdzieś jakiś garaż postawić, magazyn, części na to wszystko postawić. Trochę pieniędzy potrzeba. To trzeba będzie kupić pod to właśnie typowo działkę. Trzeba będzie po prostu kupić pod to typowo działkę, żeby móc tutaj sobie rozmyślać o tym i zainwestować. Wiecie, spadaka gospodarką, ale tu jeszcze jakieś rzeczy trzeba mieć z głowy finansowe. Nie zawsze tak będzie, że ta gospodarka będzie wyglądała, wiadomo, jest doinwestowane, bo tych bydłaków jest pełno wszystkiego. Ale to nie zawsze tak będzie. Nie oszukujmy się, tak nie zawsze będzie. Więc no, trzeba jakieś zapewne sobie finansowo jeszcze przygotować następnie, można powiedzieć. Tak, nie tylko dodatkowe. Dobra. A, czekaj, chyba szybciej później powinny być bizonie, bo już troszeczkę są. A nie, trochę się dość siły teraz widzę. No to nie tak źle. Obuchło je. Jak można powiedzieć. Mówię, bizony fajny, bizony gdyby nie został na gospodarstwie. Tylko dokupić większy, żebym ja sobie mógł komfortowo robić. Jeszcze większym kombajnem rwalę tutaj. No brakuje mi noż po prostu ludzi, no swoje, no wiecie, u siebie w gospodarstwie nie chcę mieć jakichś ludzi, którzy by mi to robili, chcę mieć sam po prostu to robić. No po prostu chcę mieć większe sprzęty. No właśnie to się wiąże, no to pieniędzy by tak, myślę, że następne żniwa te pieniądze już będą i będzie można sobie to zrealizować. Jakiś komfortowy, nie wiem, klasa, nie wiem, case'a, czy jeszcze inny, czy job gdzie jakiego, tego nie wiem. Jakiś po prostu większy ciągnik, to pewno, to już mówię tak, jeszcze by pół mieli, żeby ten bizon miał większy zwiąd, to jeszcze, ta piątka, żeby bo to już czy z pół biedy. Bo hedrowo to jeszcze nie tak źle. Ale patrzcie, to 5 na godzinę tylko pojechać, bo więcej nie pocisnę tym bizonem. Też już troszeczkę jest monotonia, żeby chociaż to 7 leciał. To już by było lat, a tak to no, trzeba się cieszyć z tego zejść. Na razie bizonek sobie daje radę. Na razie ma żadnych większych awarii, nie wiadomo, czego on był. Wszystko było, więc tutaj przesłanowane wszystko było sprawdzane, więc myślę, że nas tylko i wyłącznie co, nie podjechać, przesłanować jeszcze raz. Wiecie, mogę tak sobie sprawdzić pożycie. Wiecie, praktycznie można wyjechać pożyć, że wyjeżdżam, pożycie przeżyło. Więc teraz tylko go przesmarować jeszcze raz, później obmuchać, go wyciścić, no i znowu grzać na jęczmienie, tylko że jeszcze muszę wziąć tawę skosić z tego względu, że może być pogoda w miarę przyzwoita,
Chciałbym jeszcze zrobić tablę nasianą. To właśnie chcę zrobić tak, żeby szczodź na nim zapojarzało, stosować nasiano i tyle. Nie wtedy na bułgankę. Naprawdę będzie taki sen, że na 7 stopni, no to nie jest taki, nie taka mała temperatura, tak, więc nie wiem, jeszcze teraz tylko to było upadnąć, no bo teraz to mam komfort, jak się jaka czołowa boczyna, do tego tej ziemi trochę ubywa, tego pychyta ubywa, wiecząca jeszcze miała jest, grabiaka oczywiście jest nowa, a to tam się nie ma co dziwić, że no, będzie na razie wszystko szło. Jak ta lalka ogólnie, też pewnie będę myślał o przełożeniu jednej łąki z gminy Zenipola na jeden sezon. No tak, nie mogę dać tutaj na łąkę, nie wiem czemu tu jest tak planowane farmingu, że nie można dawać, więc to bym musiał mieć sobie teraz, o Jezu, nie to chciałem, tylko chciałem rozłożyć. Będę musiał sobie teraz wziąć i przełożyć łąkę. Musiał przełożyć tam łąkę i zasiać sobie tam powiedzenie na wiosnę może, czy owiec nawet. Zobaczymy. Bo ogólnie tak, w tym okresie owca nie mamy nasiennego wcale. Więc to powiedzę, przyjrzyto, żyto, jęczmień, pszenica. To nie mamy wcale. Ziemi brakuje. Brakuje ziemi. Powiem szczerze. No to jest dzierżawa. Wszystko, ale mam ziemi już brakuje. Ale sobie dogadamy już z facetem o ziemię, o wykup, czy wykup, o kupno ziemi. Pamiętacie, jak będziemy działać, kiedy powiedziałem, że chcę kupić wiedzę tam, no to będzie do sprzedania. No i tam to będę kupił właśnie na tym, teraz kupić, tylko że masz ten gościu już sobie to zbierze, tam chyba owiec ma bodajże. Właśnie niech to zbierze. Ten owiec ja wchodzę tam i zaraz kupuję. No i tam będzie taki, można powiedzieć, takie zaplecze rzepakowe właśnie. Będziemy szli rzepak, bo w siebie pasował właśnie rzepak. Ja kupuję za, no i tak za bardzo pójdzie rzepak. Po kupuję, pewnie pójdzie owiec w końcu tam. Żeby coś tam było innego, ewentualnie może jęczmień, jary, zobaczymy, bo już nie jary, to rozbuszczają, to odchodzi w innych. Ale dopiero będę myślał, jeśli tylko pozbieramy u siebie, będzie później dopiero planowanie co, gdzie, jak, będą, bo teraz trzeba to pogonić, trzeba wszystko ogarniać, żeby móc to jakoś komfortowo, to w głowie poukładać. No bo dokładnie jest wszystko opisywane niby, w sensie, że jest to działa, że zmienia się przepływem. Ale wiecie, to tylko mi teraz siać połowę plonów na polach, tu jest sensu. Wolę sobie wziąć i nie zasiać swoje do zboża. Samo wyjdzie, to kupuję za wiadomo na kiszonkę. To szczerze lubię, ale to jak samo teraz już może nasiałem też żyto na kiszonkę w lipcu. Nasiałem, no nie wiem, co sobie schodziło i dało radę. Dobra, musimy spauzować, bo przywieźli paliwo. Za nas. Na dzień na czym ja skończyłem. Optymalnym, ale... mówię. Chyba przypomniało mi się. Tak, teraz mówię, jeszcze otworzyć jakiś tutaj warsztat. To warsztat, żeby włożyć, to też... myślę, że z bańkę trzeba będzie mieć. Wiecie, no chcę troszeczkę bardziej sobie tutaj... rozwinąć się nie tylko po gospodarce. Coś jeszcze fajnego właśnie to porobić. Jakieś filmy porobić. Wiadomo, nie chcę typowo przetwórstwa. No bo wiadomo, przetwórstwo to też musiałem grupę pieniędzy teraz za to dać. W naszym stylu. A tak naprawdę to proszę ma jakiś taki inny odskoczny, można powiedzieć, w tym sensie. No i powinno być to elegancko zrobione. Pomyśleć po prostu, będą trenić się na ten sezon, no a przecież mnie te 3 sezony, to tak zupełnie już te pieniądze w miarę będą umorzone, żeby miałem mógł na to pozwolić. Będą jeszcze trzeba mieć zgodę, nie zobaczam jeszcze o budynki,
poburzyć niektóre budynki odwrócić, podpalić i postawić jakieś większe hale, jakieś większe obory właśnie, żeby komfortowo sobie tutaj doić jakieś obuty gnojowe i tak dalej. To też będą koszty. To się nie ma co dziwić. Zobaczymy jak to wszystko. Ja nie wiem, jakie mam łódeczki. Ja nie wiem, czy dużo mi dzisiaj myślę, to byłoby to na tyle. Jakieś mi się spodoba też, jak to jak komentarz, linki zamawiam, czy może sobie będzie to miało.